Hej, dzisiaj przychodzę do Was z serią 5 za 10. Chyba nigdy nie wrzucałam jeszcze filmików z tej serii, chociaż od bardzo dawna planuję ją zrobić. Teraz mam już wypisane wiele kosmetyków, które właśnie będę Wam wrzucała tak po 5. I tak samo takich do 10 zł. I później zrobię Wam serię, albo w międzyczasie przeplotę serią takich do 20 zł. Oczywiście, jeżeli macie jakieś propozycje, o których kosmetykach do 10 do 20 zł warto powiedzieć, to oczywiście piszcie mi na dole, ja na pewno część chociażby z tego tutaj postaram się Wam opowiedzieć. Być może jakąś część tego, co Wy polecacie, mam w domu, a jak nie, to może zacznę coś testować. I tak, pierwsze 5 rzeczy, które chcę Wam pokazać, to starałam się tak to wymieszać, żeby to, wiecie, nie było już tylko usta i tak dalej. I zacznę od lakierów do paznokci z Miss Sporty. Ja po prostu jestem wielką, wielką fanką tych lakierów. One kosztują, no w tej chwili one zdrożały, bo ja pamiętam, jak ja je kupowałam za 3 coś. W tej chwili kosztują chyba coś około 6 zł, ale bardzo, bardzo często jest na nie promocja, można je kupić taniej. No ale zdecydowanie są to lakiery poniżej 10 zł. Ja mam tutaj 3, ale mam tych lakierów chyba z 6 czy 7 z Miss Sporty. Tu mam taki cielisty, różowy i tu taką butelkową zieleń. Tą butelkową zieleń uwielbiam i ona chyba nie jest dostępna w tej chwili. To jest numerek 470. Ten róż mam prawie cały zużyty, tego i tego mam już po połowie, więc widać to, jak bardzo, pomimo tego, ile ja mam lakierów, lubię i zużywam te lakiery. Za co je przede wszystkim lubię? Za to, że mają szeroki pędzelek. Postaram się Wam pokazać, nie zauważycie za dużo. Ale mają naprawdę taki szeroki, ale idealny. Nie jest on też taki wielki, bardzo fajny. Więc nawet jeżeli nie lubicie jakichś takich bardzo szerokich pędzelków, to sobie z nimi bardzo fajnie poradzicie, bo to nie są takie olbrzymie. Oczywiście też ten się różnił. O, ten się różni, tego Wam pokażę. Ten jest już jeszcze większy. Ten jest taki. Mam nadzieję, że to w ogóle widzicie jakoś. Są większe, ale są takie idealne. Nie są to takie wielkie łopaty, więc super. Bardzo ładnie dwie warstwy ze spokojem kryją. Nie ma problemów nawet z tymi jasnymi kolorami. Utrzymują się u mnie identycznie jak Essie, identycznie jak OPI. Nie widzę w ogóle żadnej różnicy w utrzymywaniu tych lakierów. No i są tanie, mają piękne kolory. Wybór kolorów jest po prostu super. Każdy kolor znajdziecie, więc czego chcieć więcej. Są naprawdę ekstra. Ja wiem, że na pewno się znajdą przeciwnicy tych rzeczy, no ale ja tak jak uważam i jak dla mnie super. I najwięcej lakierów u mnie w zbiorze lakierowym jest właśnie z Miss Sporty. Drugą firmą, którą myślę, że jeżeli mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że bardzo lubię, to jest My Secret. Ja kosmetyków z My Secret mam troszeczkę, ale jestem szczególną fanką cieni i chciałam Wam w tej chwili pokazać właśnie matowe cienie do powiek. Tu mam akurat numer 512, ale jak wiecie, kolor 505 jest moim w ogóle faworytem. I ten, tak jak tutaj widzicie w kamerze, on jest podobny do 505, bo 505 jest takim cielistym, takim beżowym cieniem. Ten jest natomiast z lekką domieszką różu, ale też go bardzo lubię stosować na co dzień, na całą powiekę i nie wygląda jak, wiecie, takie, nie wiem, różowe powieki, tylko wygląda to bardzo ładnie, naturalnie. Uwielbiam te cienie. Pigmentacja. Widzicie to? Tu mam swatch z innego produktu. Ale tu pewnie nie zobaczycie, bo to właśnie wygląda jak skóra i to ma mi służyć właśnie w tym celu. Po prostu wyrównuję sobie kolory powieki tym albo 505. Są po prostu fenomenalne, kosztują 7 zł. Według mnie są o wiele lepsze niż cienie z Inglota matowe. Naprawdę super, nie sypią się, nie pylą, nie są kredowe, takie wiecie, bardzo suche jak czasem maty są. Utrzymują się cały dzień, oczywiście na bazie, bo ja używam zawsze bazy, więc według mnie są lepsze, bardziej napigmentowane niż matowe cienie z Inglota i kolorów też jest bardzo dużo. I drugą rzeczą z My Secret, którą chcę Wam polecić, to są te pyłki. Ja mam ten pyłek w tym kolorze, mam w kolorze beżowym i są fenomenalne. Przepięknie pachną taką czekoladą, czymś takim. No takim kakaem, podobnie jak paletka Chocolate Barbach, no właśnie. Przepięknie się mienią, mają dosyć mocny pigment. To nie są tylko takie pyłki, które Wam rozświetlą, ale ten brązowy też ma dosyć mocny pigment. Zawsze jak wykonuję taki ciemniejszy makijaż, używam tego pyłku po prostu zawsze, zawsze. On naprawdę nadaje zupełnie inny wygląd, utrzymam się pięknie cały dzień. No jest to pyłek, więc że się sypie, to jest normalne. No i one nie są drogie, one też kosztują właśnie około 10 zł, czy 5 nawet. Ja je głównie kupuję na promocjach, jak są tam po 3-4 zł. I są lepsze według mnie. Mam pyłek z Inglota i niczym to nie odstaje. Może po prostu pyłki z Inglota, niektóre mają ten takie duochromatyczne, wiecie, że są, tak się mienią na różne kolory. Te może tego nie mają, no ale słuchajcie, za tą cenę to są naprawdę fantastyczne. Z Essence, kredka. Bardzo lubię w ogóle firmę Essence. Mam przede wszystkim, no,
dużo, dużo pomadek i tak dalej, ale to będzie w innych filmikach. Dzisiaj chciałam Wam polecić Big Breath Eyes i to jest highlighter i nude. I to jest coś takiego, co wyszło chyba w tej poprzedniej edycji tych nowości, które oni wprowadzają. I to jest taka gruba kredka, która może nam służyć jako, wiecie, kredka pod łuk brwiowy. Możemy ją nakładać na całą powiekę, ale również bardzo fajnie się spisuje jako kredka na linię wodną tutaj na dolnej powiece. Ma bardzo ładny kolor i właśnie nie jest to biała kredka, tylko ona ma akurat taki lekki odcień różu, nie wiem. O, może tylko zobaczycie. Zobaczycie. Jak wiecie, to nie jest biel, jest taka piękna maślana, ona jest taka bardzo miękka, ale utrzymuje się spokojnie całą noc. Ja na co dzień nie używam takiej kredki, głównie na imprezy, ale no, czego chcieć więcej, naprawdę jest świetna, tak jak masełko się rozprowadza, w ogóle nie drażni oczu, gdzie mam dosyć wrażliwe oczy na takie rzeczy, tego linii wodnej nawet na ciemno nie maluję, ale ona się utrzymuje super, rozświetla pięknie oko, czasem też ją nakładam tutaj pod łuk brwiowy, gdy mam jakiś ciemniejszy makijaż, wtedy się też super sprawdza, więc naprawdę jest ekstra, bardzo Wam polecam tą kredkę i ona jest w kilku jeszcze odcieniach, to nie jest tylko jeden odcień. I ostatnią rzeczą w dzisiejszym odcinku jest pomadka do ust Glossy Temptation i to jest z Vibo numer 4 i to wygląda tak. To jest coś w tym stylu tego Vibo Elixir, które był wielki szał i których ja też mam chyba 2 czy 3 i uwielbiam. Ale to wyszła taka nowa seria, która ma w ogóle opakowania, bo te Vibo Elixir miały takie dosyć tandetne opakowania niestety. Natomiast te mają piękne, czarne, naprawdę eleganckie opakowania. Mam pomadkę z Isadory, taką miniaturkę i opakowanie wygląda identycznie jak to. I tu mam piękny taki czerwony kolor. Jest taka... No wiecie, nie krwista czerwień, bardziej taka czerwień na lato. Dopiero tutaj macie napis Vibo, więc tutaj na opakowaniu tego nie ma, więc to też jest super, bo wygląda ekstra. Przepięknie pachną i się zachowują praktycznie tak samo jak Vibo Elixir, tyle że według mnie są dużo, dużo lepsze od nich pod względem opakowania i trwałości opakowania. No i czego chcieć więcej, o Vibo Elixir już chyba mówił każdy, niestety one nie są dostępne, więc w tej chwili ja Wam polecam tą serię, nie bójcie się, że to jest jakaś nowość, jakieś badziewie, nie. Są fantastyczne, ekstra nawilżają usta. Może pigment też Wam pokażę, że są tutaj. One właśnie są takie półtransparentne, takie jak były te Vibo Elixiry. Przepięknie nawilżają usta. Nie wiem, czy one coś tutaj jeszcze mają w sobie. Chyba nie, jakieś tam witaminy i tak dalej. Ale o, fajnie nawilżają usta. Są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Więc czego chcieć mieć więcej, a kosztują chyba 6 zł, więc naprawdę ekstra. Jeżeli nie macie pieniążków, dopiero zaczynacie z makijażem, to myślę, że tutaj te produkty, które Wam pokazałam, na pewno się u Was sprawdzą. Oczywiście czekam na Wasze komentarze na dole, piszcie, co Wy polecacie do 10 zł, abym ja i inni mogli skorzystać. I zapraszam do następnych filmików na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Pa, pa!